kapitan. Z tego, co udało mi się dowiedzieć z różnych źródeł o istniejącym dworku z drugiej połowy XIX wieku. Dwór wybudowany na niewielkim wzniesieniu, po wojnie przeszedł na własność Skarbu Państwa. W budynku na przełomie 1948-1949 założona została zasadnicza szkoła obuwniczo-koletnicza. Kompleks budynku wykorzystywany był w późniejszych latach przez PGR. Od połowy lat 90. dwór zajmowało katolickie stowarzyszenie na rzecz osób specjalnej troski ich rodzin. Przed frontem dworu znajduje się rozległe, trawiaste wnętrze, które podkreśla urodę i swoisty wdzięk tej dworskiej budowli. Obecnie opuszczone i popada w ruinę. Wnętrze tego pałacu daje nam niesamowity klimat, duże, pięknie kręcone schody, stoją stare kredensy, szafy, stoły, krzesła, jakie pozostałości naczyń. Bardzo duże wrażenie robi stojące tam tabernakulum. Wiele książek, obrazów, różnych pamiątek. Myślę, że Wam spodoba się filmik, a zatem zachęcam do oglądania.